Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo wyczekiwałem tego dnia i w końcu jest. Dzisiaj nad ranem pojawił się trailer kolejnej części Gwiezdnych Wojen, Ostatni Jedi, 8 epizodu, który w kinach pojawi się 15 grudnia tego roku. Także może ja już nic nie mówię, zapraszam was do wspólnego oglądania. Ja obiecuję się nie odzywać podczas trailera i wam nie przeszkadzać, a po zakończeniu jeszcze powiem, co mi się podobało. No to jedziemy, ja już siedzę cichutko. When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Has always been there. But now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. No i tyle, tak wygląda trailer najnowszej części Gwiezdnych Wojen, Ostatni Jedi. Mi się bardzo mega naprawdę podobał z smaczków, które tutaj można wyłapać. No niestety, tak jak się spodziewaliśmy wszyscy po ostatniej części, czyli po Przebudzenie Mocy, które bardzo nawiązywało, praktycznie było remake'iem Ostatniej Nadziei, Nowej Nadziei, przepraszam, Nowej Nadziei, New Hope, czyli pierwszej części, czyli czwartej części, tak wiem, w Gwiezdnych Wojnach to wszystko jest bardzo zamotane, ale myślę, że osoby, które kojarzą Gwiezdne Wojny, to wszystko rozumieją. Chodzi mi o to, że Przebudzenie Mocy bardzo scenariuszem i tym, co się tam działo, nawiązywało do New Hope, czyli czwartego epizodu Gwiezdnych Wojen, no i kończyło się tak, że wszyscy uważali i ja również, że ta część, czyli Ostatni Jedi, będzie nawiązywała do Imperium Kontratakuje. No i tak rzeczywiście jest, tam Luke Skywalker pod okiem Jody się szkolił, a tutaj Rey szkoli się pod okiem Luke'a Skywalkera. Dużo nawiązań, nawet scen. Ta scena z mgłą była również podobna scena w Imperium Kontratakuje. No i pytanie o przejście Rey na ciemną stronę mocy w ostatniej scenie. Czy to ona przejdzie na jasną stronę, czy Kyle przejdzie na jasną stronę? Może to być oczywiście kwestia montażu tego trailera. I tak samo tutaj, gdzie Luke Skywalker mówi o tej mocy, której się, czy potędze, której się wtedy nie przeraził, a teraz się przeraził, to pytanie, czy mówi o mocy Rey, czy mówi o ciemnej stronie mocy. Oczywiście na to będzie trzeba poczekać do premiery Gwiezdnych Wojen, która już 15 grudnia. Ja mam już bilety kupione na pokaz przedpremierowy 13 grudnia, także mam nadzieję, że uda mi się uniknąć wszystkich spoilerów, które będą pewnie w sieci krążyć. Co jeszcze tu ciekawe jest, że Hanna Solo zastąpił jakiś śmieszny ptaszek u boku Chewbacki. Mam nadzieję, że będzie równie dobry jak Harrison Ford w roli Hanna Solo, no ale to się okaże. Były
jakieś śmieszne lodowe pieski. Mam nadzieję, że to wszystko będzie fajnie posklejane, nie będzie jeden do jednego ściągnięte z Imperium kontratakuje. Mam nadzieję, że będzie kupa dobrej zabawy, jak zawsze w Gwiezdnych Wojnach. I jeszcze tak dla ciekawostki, to zaraz wam puszczę trailer właśnie Imperium kontratakuje, żebyście mogli zobaczyć, że rzeczywiście jest bardzo dużo nawiązań i jest to praktycznie, wszyscy się już śmieją, chociaż jeszcze filmu nie widzieliśmy, no ale po tym trailerze w internety się śmieją, że jest to remake Imperium kontratakuje. Mam nadzieję, że tak nie będzie i że Gwiezdne Wojny będą super i Ostatni Jedi będzie super kolejnym ósmym epizodem, no i wszyscy będziemy czekać na 9 i wielkie zakończenie 9-epizodowej sagi. No i tak jak mówiłem, zobaczcie zwiastun Imperium kontratakuje w wersji po remake'u, także to nie jest oryginalny z lat 80., ale sami zobaczcie. Darth Vader jako zły, Yoda trenuje Luka Skywalkera. Watch this. No był jeszcze Han Solo, no. I think we're in trouble. This is a dangerous time. You will be tempted by the dark side. No właśnie, i tutaj Darth Vader kusił Luka Skywalkera ciemną mocą i ciemną stroną mocy. Pytanie, czy będzie też podobnie. No i tak, scena we mgle. I love you. I know. The force is with you, Skywalker. I słynna scena wyciągniętej ręki Dartha Vadera do Luka Skywalkera. Słowa I'm your father. Pytanie, czy będzie aż tak ściągnięte z tej części Gwiezdnych Wojen Ostatni Jedi? Jeśli będzie to zrobione równie dobrze jak Przebudzenie Mocy, to ja w sumie nie mam nic przeciwko, no ale to wszystko się okaże już na początku grudnia, czy w połowie grudnia, 15 grudnia premiera oficjalna polska, są pokazy przedpremierowe, kupujcie bilety i zobaczymy, jak wypadną nowe Gwiezdne Wojny, czyli Ostatni Jedi. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że miło się ze mną oglądało trailer najnowszych Gwiezdnych Wojen, ja już się z wami żegnam, na razie.